Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, jak wejść na wyższy poziom rozwoju, a co za tym idzie, polepszyć jakość swojego życia. Nie obiecuję, że będzie to proste. Znaczy, sam sposób jest dosyć prosty i oczywisty, natomiast będzie wymagało to od Ciebie pracy, ale cóż, każde polepszenie jakości swojego życia wymaga jakiejś pracy. Zacznijmy od tego. W dużym uproszczeniu istnieją trzy poziomy rozwoju. Poziom ofiary, poziom obserwatora i poziom kreatora. Większość z nas, przeważająca większość, żyje na poziomie ofiary. I to nie chodzi tu o ofiarę losu. Wiele osób sobie doskonale w życiu radzi, natomiast i tak cały czas żyje na poziomie ofiary. Żeby coś zmienić, żeby polepszyć jakość swojego życia, trzeba wejść na poziom obserwatora. Od razu na poziom kreatora nie wejdziesz, bo próba wskoczenia z pierwszego stopnia na ostatni stopień drabiny przeważnie kończy się wielkim upadkiem. Dzisiaj o tym, jak wejść na poziom obserwatora. Zacznę przykłady, może przykłady, tak. Idę, pada deszcz, wiatr, zimno, ubrałem się zbyt lekko, cały się trzęsę z zimna, skulony. Całą swoją uwagę zwracam na to, jak mi zimno. W pewnym momencie myślę sobie, zaraz, chwileczkę, czy to mi jest zimno? Ja przecież jestem tą wewnętrzną istotą, wieczną, niezniszczalną istotą, która nie odczuwa temperatury. To jestem ja. Zimno jest mojemu ciału. Ciału, którego używam, z którym jestem w symbiozie, ale to nie mi jest zimno. Zimno jest mojemu ciału. Lubię to ciało, dbam o nie, jesteśmy razem tyle lat. Natomiast to nie ja odczuwam to zimno, zaczynam obserwować. Obserwuję, że jest zimno, analizuję, czy ten poziom temperatury w jakiś sposób mi zagraża. Czy mogę się przeziębić, czy czyha na mnie tu jakieś niebezpieczeństwo. Nie, stwierdzam, że jest zimno, ale nie na tyle, żeby to mi w jakiś sposób zagrażało. Wrócę do domu, zrobię sobie gorącej herbaty, wszystko będzie dobrze. Wiesz, że w tym momencie robi się trochę cieplej. Poza tym nie zwracam całej swojej uwagi na zimno. Nie poświęcam całej swojej energii na patrzenie. Patrzenie na to, jak zimno. Mogę tą uwagę poświęcić na coś innego, coś dużo bardziej pożytecznego. Jestem na poziomie obserwatora. Może bardziej drastyczny przykład. Pewna 50-letnia, około 50-letnia kobieta, nazwijmy ją Jadwiga. Pani Jadzia miała normalne, zwyczajne życie, dobrą pracę, fajnego męża. Syn się niedawno ożenił. Wszystko dobrze. W tym momencie dopadła ją choroba. Ciężka choroba, która dosyć szybko postępowała. Oczywiście cała uwaga poświęcona na chorobę. Pani Jadzia była ofiarą tej choroby. Nie tylko zresztą ona, również mąż, syny, synowa, otoczenie w pracy. Wszyscy musieli być zajęci tylko tą chorobą. Obserwowała tą chorobę i żyła tą chorobą z poziomu ofiary choroby. W pewnym momencie, nie bez namowy z zewnątrz, spojrzała troszeczkę inaczej. Spojrzała z poziomu obserwatora. Tak, jestem chora. Ale czemuż to biegam od lekarza do lekarza, próbuję różnych terapii, nic nie pomaga? Czemuż zajmuję się tylko i wyłącznie tą chorobą? Całą uwagę poświęcam na to. Zaniedbany dom, zaniedbany mąż, zaniedbana rodzina, zaniedbane obowiązki w pracy, a ja myślę tylko o chorobie. Czy ja jestem chora? Nie, moje ciało jest chore. Moje ciało jest chore. Chcę mu pomóc. Bardzo chcę mu pomóc, bo jest mi z nim dobrze i jest mi tutaj dobrze. Ale nawet gdyby coś się stało, to co?
Jeżeli musi się stać, niech się stanie. Ale zrobię wszystko, żeby było dobrze. Tu znowu analiza. Z poziomu obserwatora łatwiej jest zanalizować, znaleźć rozwiązanie. Po tych przemyśleniach trzymała się już tylko jednego lekarza. Lekarza, do którego miała największe zaufanie. Wykonywała ściśle to, co jej zalecił. Sięgnęła również do metod nietradycyjnej medycyny. Zaczęła zwracać uwagę na inne rzeczy. Skoro jestem tak chora, ale jednak mogę cieszyć się szczęściem swojego dziecka. Mogę cieszyć się spokojnym, szczęśliwym domem. Mogę być pożyteczna w swojej pracy. Przecież przez to, że jestem chora, zachody słońca nie są mniej piękne. Podeszła zupełnie inaczej. Po pewnym czasie, nie od razu, choroba przestała postępować, zatrzymała się, potem zaczęła się wycofywać. Ale nawet gdyby tak się nie stało, czyż nie warto, gdyby stało się najgorsze, czyż nie warto wykorzystać tego czasu inaczej, poświęcić swoją uwagę, swoją energię na coś innego, ważniejszego? Czy nie warto przeżyć tego okresu pięknie? I tutaj mamy nie tylko takie przykłady zdrowotne odnoszące się do ciała. Poziom obserwatora to jest jeszcze coś więcej. Emocje. Zwróć uwagę na swoje emocje. Myślisz, że ty kierujesz swoim życiem? Nie. Twoim życiem kierują emocje. Twoje emocje. Często, przeważnie wywołane przez świat zewnętrzny, bardzo często przez innych ludzi, czasem nawet są celowo wywoływane, żeby zmusić cię do działania w jakiś sposób. Twoim życiem sterują twoje emocje. Wejdź na poziom obserwatora. Wejdź na poziom tej istoty wewnętrznej, na poziom swojego prawdziwego ja. Z tego poziomu te emocje wyglądają trochę inaczej. Twoje prawdziwe ja tym ziemskim, powszednim emocjom nie ulega. Obserwuj te emocje. Obserwuj, jaka to jest emocja. Jaka jest jej przyczyna. Co ją wywołało. Przeanalizuj sprawę. Jeżeli dobrze przeanalizujesz, jeżeli nie będziesz podejmować decyzji pod wpływem emocji, które tobą targają, zauważ, jak często to są decyzje błędne, wręcz szkodliwe dla ciebie. Jak często robisz rzeczy, których potem żałujesz. Wejdź na poziom obserwatora. Obserwuj swoje emocje. Zobacz, co je wywołało. Jak trzeba zareagować? Zrób plan działania, żeby jeżeli to są pozytywne emocje, na przykład jeżeli rozpiera mnie radość, szczęście, poczucie siły, euforia, wcale z takimi emocjami nie walczę, nie obserwuję je, wręcz je podsycam, ale mówię o negatywnych emocjach. Zobacz, co taką negatywną emocję wywołało. Jak temu zaradzić? Jak sprawić, żeby ona nie powstała w przyszłości? I działaj zgodnie z tym racjonalnym planem, rozsądnym, wypracowanym na poziomie obserwatora. To tylko kilka przykładów. Nie będziemy tutaj się dłużej rozwodzić. Szkoda twojego czasu. Sama w swoim życiu znajdziesz takie momenty, które należy obserwować. A tak w zasadzie to cały czas. Cały czas obserwuj to, co robisz. To, co się dzieje z poziomu tej swojej wewnętrznej istoty. Wskoczysz o poziom wyżej, na poziom obserwatora. Kiedy jesteś na poziomie ofiary, jesteś jak liść na wietrze. Rzuca cię to tu, to tam. Czasem się walniesz w ścianę, czasem wpadniesz w błoto. Nie masz żadnego kierunku. Z poziomu obserwatora zaczynasz widzieć prawdę o swoim życiu, zaczynasz dojrzewać do tego, żeby tym życiem zacząć sterować. To już będzie poziom kreatora,
ale jest to materiał na inny film. Życzę ci jak najszybszego wzniesienia się na ten wyższy poziom. Zobaczysz, twoje życie się zmieni, świat będzie wyglądał inaczej, będziesz mieć pełniejszą kontrolę nad tym, co się dzieje. Zapraszam cię na inne moje filmy, gdzie znajdziesz materiały o rozwoju, jak też porady na zwykłe życiowe problemy. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.